od frazy zapił się na śmierć. Znacznie przecież bardziej wyrafinowana, znacznie zabawniejsza, radośniejsza jest fraza przestał pić i umarł. I ten cytat świetnie oddaje czarny humor, ale jednocześnie kunszt językowy Jerzego Pilcha. Dzisiaj drugi dzień książki i polecam wam dzienniki tego autora. Dzienniki to jest niebywała okazja, żeby zajrzeć głębiej do głowy autora, żeby zobaczyć, na co zwraca uwagę, jak nabudowuje dzień w dzień swój warsztat. Naprawdę polecam wam dzienniki właśnie tego autora, ponieważ to jego kąśliwe spojrzenie na rzeczywistość jest świetne i naprawdę doskonale się czyta. Także do zobaczenia, sprawdźcie i to.